To było koło południa, jak zadzwonił do mnie telefon. Nie spodziewałem się, że się odezwie do starego dziadka po tylu latach. Słychać przez telefon, że jest zatroskany o moje sprawy. Jak sprawnie działają, pomyślałam. Nie wiedziałem, że w tym wieku do czegoś się przydam. A to taka akcja. Pyta, czy pamiętam jeszcze jego imię. Krzysiu, kochany, przecież imion wnuków się nie zapomina. Córka płacze, że natychmiast musi oddać dług. Aż mi się serce ścisnęło. Funkcjonariusz CBŚ mówi, że ktoś chce okraść moje konto w banku. Wnuk mówi, że miał wypadek samochodowy. Policjant twierdzi, że ktoś od starszych osób wyłudza pieniądze i pyta, czy mogę pomóc w akcji. Wnuk potrzebuje pilnie pieniędzy na pokrycie szkody. Córka uprzedza, że po pieniądze dla niej przyjdzie jej znajomy. Prosi o pobranie pieniędzy z bankomatu i przekazanie mu w umówionym miejscu. Mówi, żebym włożyła pieniądze do koperty i zostawiła w śmietniku przy bloku. Myślałem, że to wnuk. No kto by nie pomógł własnemu dziecku? Byłam przekonana, że rozmawiam z prawdziwym policjantem. Chciałem pomóc w akcji. Utraciłem 80 tysięcy. Oszukał mnie na 18 tysięcy. Straciłam 40 tysięcy złotych. Oddałam oszczędności życia całkiem obcym ludziom. Oszuści często podają się za członków rodziny czy policjantów. Pamiętaj, nigdy nie przekazuj swoich oszczędności nieznajomym. Nie daj się oszukać. Nie daj się oszukać. Nie daj się oszukać. Nie daj się oszukać. Nie daj się oszukać.